To jest mapa moich tras. Te czarne kreski to jest to, co tam zjechałem, czerwone. 23 stycznia w Wadowickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z podróżnikiem Markiem Tomalikiem. Fragment z jednej z pierwszych mojej wyprawy, która była dla mnie taką najważniejszą wyprawą, zawsze ta pierwsza, gdzieś Outback jest najważniejszą, szlakiem Kaninga, najdłuższy szlak offroadowy w ogóle na świecie. Niektórzy uważają, że to jest najtrudniejszy szlak offroadowy na świecie. Prawie 2000 kilometrów. Gość Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Wadowickim Centrum Kultury, to również dziennikarz prasowy, radiowy, z wykształcenia geolog. Pasjonat i znawca Australii, do której jeździ systematycznie od 1989 roku. I ten fragment tutaj, o, to jest 2000 kilometrów poza jakąkolwiek cywilizacją, przynajmniej w naszym rozumieniu. Na tych 2000 kilometrów nie ma żadnego sklepu, żadnej stacji benzynowej. Australia to jego miejsce na ziemi. Fascynuje się krajobrazem, ogromnymi przestrzeniami, ludnością. Może więc długo i ciekawie opowiadać o aborygenach. Wśród nich też są ludzie wykształceni. To są też ludzie, którzy mają, którzy są lekarzami. Ale to jest niewielki taki procent, odsetek. Generalnie oni żyją w takich warunkach, jak ja pokazałem. Albo żyją na uboczu miast. W takich, my byśmy to powiedzieli, slumsy. W takim rozumieniu jak slumsy, powiedzmy w Brazylii, czy innych takich, powiedzmy, miejscach, które kojarzymy z trzecim światem, to tam nie ma. Australia jest krajem, znaczy krajem bogatym. Natomiast to są ludzie, którzy żyją jakoś tam na marginesie społeczeństwa. I ten konflikt jest otwarty. Też jest taka, bym powiedział, wydaje mi się, niska świadomość zrozumienia potrzeb tych ludzi i akceptacji ich inności. Bo oczywiście taka polityka dobrego zachowania w tym temacie, ona obowiązuje od wielu, wielu lat. I jak porozmawiacie gdzieś tam na ulicy z białymi ludźmi, no to oni będą mówić, że tak, że rząd wiele robi, że oni też są za tym i tak dalej. Ale jak się wypije z nimi 2-3 piwa, no to oni wtedy, że tak powiem, puszczają języki i zaczynają mówić zupełnie inne rzeczy. I w drugą stronę, to znaczy, że nie za bardzo tych ludzi się szanuje, lubi. To jest coś, co można by porównać do tego, co przynajmniej część z nas myśli o cyganach, tak? Setki kilometrów stepów i bezdroży najczęściej pokonuje kilkudziesięcioletnim Nissanem Patrolem lub Toyotą Land Cruiserem. Uwielbia jeść w Australii ryby, kosztował również mięso z kangura. Choć rdzenni Australijczycy w swojej diecie tego pysznego mięsa nie mają, bo to tak, jakby Polacy jedli orła bielika, mówi Marek Tomalik. Zaczynaliśmy w Perth, w zachodniej Australii, potem szlakami właśnie takimi różnymi pustynnymi. Przejechaliśmy też przez interior, to było 15 tysięcy kilometrów, śladami Strzeleckiego, Pawła Edmunda Strzeleckiego. Tym jedzenie i życie w Australii jest średnio czterokrotnie droższe niż u nas. Większość tematów, które Marek Tomalik poruszał podczas spotkania w Wadowicach, można znaleźć w jego książkach, które są znakomitym źródłem wiedzy również dla tych, którzy marzą o podróży do Australii. A dla tych, którzy przegapili spotkanie z Markiem Tomalikiem, proponujemy obejrzenie wystawy jego autorstwa w holu kina Centrum.